Drodzy, czy jesteśmy wolni? Drodzy, witajcie w poniedziałek 8 czerwca. I chciałbym was przywitać słowami, które zapisane są w księdze proroka Izajasza, który w 40 rozdziale tak pisze. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, 21 wierszu tak pisze, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Drodzy, czy jesteśmy wolni? Na tak zadane pytanie pewnie wielu z nas odpowiedziałoby tak. Jesteśmy wolni. Nic i nikt nie może mnie ograniczyć mojej wolności. Mogę robić na co tylko mam ochotę. Drodzy, niektórzy będą powoływali się na prawa, na regulaminy, na konstytucję. Tam właśnie znajdziemy wiele paragrafów, wiele punktów, które mówią nam, w jaki sposób możemy być wolni. Ale wśród tych praw również są takie paragrafy, które mówią nam, co stanie się, jeśli tą naszą wolność będziemy chcieli okazywać nadto. Jeśli będziemy tą naszą wolność przekraczać w niedozwolony sposób. Na ulicy Pijarskiej pod numerem 1 znajduje się więzienie, a obok niego sąd. Bardzo szybko można z sali sądowej, kiedy podjęty jest wyrok, znaleźć się za przysłowiowymi kratkami. Drodzy, sąd orzeka o winie. Sąd orzeka o karze, czy będzie ciężka, czy będzie łagodna. Drodzy, mogłem rozmawiać z więźniami, kiedy oni pracowali tutaj kilka lat temu. Mogliśmy rozmawiać o tych wszystkich przypadkach, które związane są z odsiadywaniem wyroku. Drodzy, często były to też rozmowy religijne i teologiczne. Wina, kara, ułaskawienie i w końcu wolność. Dzisiaj te tematy przewijają się w naszych tekstach. Już prorok Izajasz w 40 rozdziale chce napełnić nasze serca nadzieją. On woła do Izraela, dopełniła się jego niewola, odpuszczona jest jego wina. Dobrze wiemy, że Izraelici często łamali Boże prawo. A co za tym idzie, musieli ponieść konsekwencje. To Pan Bóg orzekał o karze, jak ona ma wyglądać. I czy wtedy Izraelici mówili o wolności? Czy wtedy zastanawiali się nad tym, jak ta wolność w ich życiu wygląda? Drodzy, przecież to my jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie. My ponosimy konsekwencje za to wszystko, co uczynimy. Jeśli tą wolność będziemy przekraczać, to nasze prawo będzie mówiło o tym, że musimy ponieść konsekwencje. Drodzy, ale dzisiejsze teksty, tak jak już to powiedziałem, chcą wlać w nasze serca nadzieję. Bo mowa tu o tym, że będziemy mogli być wolni.
jak, w jaki sposób ta wolność będzie nas dotyczyć. Apostoł Paweł właśnie pisze o wolności w nieco inny sposób. Nie ten karny, prawny, konstytucyjny, ale mówi i pisze o wolności chrześcijan. Samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli i skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Jesteśmy, drodzy, winni. Każdy z nas. Powinniśmy odbyć karę, zasłużoną karę. Jednak tak się nie dzieje. Dlaczego? Dlatego, że Boża miłość sprawiła, że tą karę odbył za nas Jezus Chrystus. Za każdego z nas. Na krzyżu Golgoty stał się usprawiedliwieniem za nasze grzechy, które powodują skażenie naszego życia, które są naszą niewolą. Tak wygląda proces wychodzenia na wolność. Jeśli w to uwierzymy, będziemy mogli czuć się wolnymi. Ale co dalej? Przecież możemy znowu powrócić do stanu pierwotnego. Możemy znowu popaść w niewolę grzechu. Dzisiejsze słowa księdza doktora Marcina Lutra, które napisane są pod tekstami, mówią tak. Chrześcijanin nie żyje w sobie i dla siebie, lecz w Chrystusie i dla swojego bliźniego. W Chrystusie przez wiarę, w bliźnim i dla bliźniego przez miłość. Oto jest prawdziwa, duchowa, chrześcijańska wolność, która uwalnia serce od wszystkich grzechów, przykazań i praw, która przewyższa każdą inną wolność. Bycie prawdziwie wolnym jest możliwe. Co mamy czynić? O tym przypomina nam Jezus Chrystus. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego tak jak siebie samego. Czy to nie jest proste? Zaufać Jezusowi i dać się mu prowadzić. A wtedy każdy z nas będzie mógł powiedzieć, że jest prawdziwie wolny. Amen.